Pierwszy raz, gdy mistrzem Europy, ogromna radość. 18 lat. Pojechaliśmy na, na mistrzostwa e, gdzieś tam, na pewno nie jako faworyt. E, drużyna, która e, miała potencjał, natomiast e, założenie było takie, żeby wyjść, wyjść z grupy. Tak to się wszystko świetnie dla nas ułożyło, że w finale wygraliśmy z Czechami 2 1 i no, kapitalna rzecz złoty medal mistrzostw Europy. Co prawda. Do lat 18, ale i tak ogromne przeżycie. Pierwszy raz gdy dowiedziałem się, że zagram w reprezentacji polski dorosłej, siedziałem z żoną w restauracji. E, zadzwoniła moja mama, która mi e, bardzo kibicuje i powiedziała, że synu e, jest, jest powołanie przez pierwszy moment, pierwszy moment duże nie, niedowierzanie e, później zaczęły dzwonić telefony i gdzieś tam, gdzieś tam e, dowiedziałem się od dziennikarzy, że, że to powołanie dla mnie. Dla mnie przyszło dopiero później telefon e, ze sztabu reprezentacji e, potwierdzona informacja, więc e, 2006 rok, pierwszy raz powołanie do, do reprezentacji. Pierwszy raz, e, gdy zatrzymałem Cristiano Ronaldo. <grytanie> to jest tak, przeszło do historii, e, bo to jest powiedzenie e, naszego speakera, Korony Kielce, który po meczu właśnie z Portugalią, e, wygranym w Chorzowie 2-1, e, przedstawił moją osobę, że Paweł Golański zatrzymał Cristiano Ronaldo. E, satysfakcja, ale trzeba powiedzieć szczerze, że Tutaj większy udział miał Grzesio Bronowicki, który przez większość czasu grał na, na, na Ronaldo. Ja, e, ja miałem troszkę mniej takich pojedynków jeden na jeden. Natomiast e, no fajna sprawa, bo najlepszy piłkarz, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Zagrać na przykład takiej, takiej osoby duża, duża, duża sprawa, więc no nie zawaliłem, jako zespół wygraliśmy i ten mecz wszedł do historii polskiej piłki. Pierwszy raz, gdy straciłem nad sobą panowanie na boisku, jeżeli mówimy o piłce seniorskiej, to był to mecz w pierwszej lidze EUKS Łódź. Hmm, bodajże tłoki go ale nie jestem, nie jestem przekonany w 100%. Pamiętam sytuację, gdzie Marcin Krysiński e, został uderzony łokciem, e, złamany nos, dużo krwi na boisku. E, wtedy puściły mi nerwy. Byłem zastępcą kapitana jako 18-letni chłopak e, ruszyłem, ruszyłem w przerwie do, do, do zawodnika, dużo starszego, który tak zrobił. Gdzie się tam poszarpaliśmy, na szczęście. Sędzia, sędzia nie zauważył tego, tylko zrobiło się dużo, dużo zamieszania w tunelu i przeszło gdzieś tam mi to bokiem, że nie dostałem, nie dostałem czerwonej kartki. Pierwszy raz, gdy zagrałem w Lidze Mistrzów. Na pewno serduszko zabiło dużo mocniej, bo kolejne marzenie sportowe się spełniło, bo tak naprawdę każdy, Dzieciak, które kopie piłkę gdzieś tam na podwórku, marzy o tym, żeby założyć koszulkę, koszulkę z orzełkiem na piersi i, i grać w ekstraklasie i później coraz wyższe szczeble piłki nożnej. A więc, no, jak usłyszałem, Hymn Ligi Mistrzów, y, naprawdę kapitalne przeżycie. Mogłem się sprawdzić z bardzo dobrymi piłkarzami. Nasze występy widzę mistrzów jako drużyny z TJU Bukaresz no, no nie były zbyt udane, natomiast y, kapitalne przeżycie. Pamiętasz przeciwko komu grałeś w meczu z Bayernem? Ribery, Ribery dlatego że dostałem solidnie z od niego po zębach i, i, i mówię, no to rzeczywiście nie są przelewki. Tutaj już trzeba, cze, trzeba czasami zrobić tak, żeby zawodnikowi uprzykrzyć życie, żeby sędzia tego nie widział. A więc no w tym meczu, pamiętam, do przerwy 0-0 przegraliśmy, przegraliśmy finalnie 3-0. Pierwszy raz, gdy chciałem opuścić Rumunię. Nigdy nie, nie miałem takich myśli, bo czułem się tam y, bardzo dobrze i, i tak naprawdę może nie opuścić, tylko się zastanowiłem. Była jedna taka niezbyt miła sytuacja. Mm, jechaliśmy na mecz wyjazdowy i jakiś fanatyk Dynama Bukareszt rzucił cegłą w, w autokar. Gdzieś ta cegła przeleciała przez autokar i niefartownie uderzyła mnie w, głowie, w głowę. Zalałem się krwią. W ogóle wielki, wielki skandal, no bo mało brakowało, skończyło się tylko tam czteroma czy pięcioma szwami, ale dwa centymetry od skroni mogło, mogło, być, mogło być różnie i wtedy pamiętam rozmowę z, moim, z moją rodziną, że, że żeby nie było tak, że to jest jakiś początek, początek dziwnych, dziwnych sytuacji w Rumunii, i będzie trzeba się zastanowić nad, nad wyjazdem. Na szczęście to był jednorazowy incydent i nie było już później tematu. Pierwszy raz, gdy jadłem nutele przed meczem. Historia, historia, która krąży o tej nuteli, zaczęła się bodajże rok temu. Rok temu trener przygotowania fizycznego korony ówczesny powiedział, że mamy, mamy zakaz jedzenia nutelli i tak naprawdę to nie jest tak, że ja jem tą nutelę w jakiejś ilościach, a po prostu szedłem na śniadanie i, i chciałem zjeść. Tak jak zawsze, mam jakieś tam swoje, swoje przyzwyczajenia, naleśnika z nutellą I poprosiłem kelnera, czy, czy dostanę tą nutellę. Powiedział, że kategoryczny zakaz nutelli. Wstałem, wymiana słów. Poszedłem do pokoju, dalej spać. Tak zakończmy ten temat.